To witam Was w dzisiejszym odcinku. Właśnie zmierzam do miejsca, które widzieliście na miniaturze filmu. O co chodzi w tym odcinku? No po prostu pokażę ludziom, jak to się robi. Co trzeba zrobić z takimi oponami. No i co? Zapraszam do oglądania tego krótkiego poradnika. No, jak już widzicie, problem sytuacji wygląda mianowicie, że tutaj jest droga, widzicie samochód. Ile? Z 5 metrów koło drogi leżą dwie opony po prostu samochodowe. Więc ja teraz zakładam rękawiczki i te opony po prostu taszczę aż do wyznaczonego miejsca. Jak widzicie, mamy tutaj na osiedlu takie wydzielone miejsce, obiekt chroniony, wydzielone specjalnie na duże gabaryty. Jak widzicie, leżą choinki po świętach, leżą jakieś materace, leży worek po jakimś remoncie i właśnie w tym miejscu powinny wylądować te opony. Ja już je tutaj przeniosłem i teraz jeszcze idę po drugie opony, które są w innym miejscu. I gdzie powinny się znaleźć opony? Właśnie tutaj. W śmietniku na gabaryty, a nie na polu. I tutaj przy moim wjeździe do garażu również są opony, a to nie jest miejsce na gabaryty, więc jeszcze te dwie opony zanoszę tam. I w nagrodę za moją dzienną siłkę właśnie na śmietniku znalazłem jeszcze taki piękny kaloryfer. Dokładam go tutaj do złomu mojego. Oczywiście to nie jest mój złom cały jest na balkonie. Ale tutaj jest takie małe zbiorowisko. Jest dzisiaj 15 stycznia. Jeśli nie chcecie przegapić, jak jadę na złom, to subskrybujcie kanał. Taki czerwony przycisk subskrybuj. No i nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, jeśli materiał Wam się podobał. Z mojej strony to tak naprawdę tyle. Ja się z Wami żegnam. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Na razie i hej.